Siemano, witamy na kanale BetClick, ja jestem Adam Lewicki, ze mną Poczciwy Krzychu. Siemaneczko, witam. Jak nastawienie przed drugą rundą i jeszcze zapytam też o ocenę swoich umiejętności, o ocenę swojego występu po poprzedniej rundzie w Słomczynie, ale najpierw jak nastawienie na dzisiaj? Nastawienie tak jak zwykle bojowe, jakież ma być inne, natomiast no, to się wydarzy później, to zobaczymy. A pytałeś tutaj o rundę w Słomczynie, jak ją oceniam. No w mojej ocenie mogłoby być troszeczkę lepiej, skończyłem na czwartym miejscu, ze środka ten przejazd wyglądał troszeczkę lepiej niż na zewnątrz, ale później jak sobie poglądałem zapiski i przeanalizowałem swój przejazd, no to już wiedziałem, gdzie sędziowie odejmowali punkty. No i od tamtego czasu trochę potrenowałem, no i jesteśmy tutaj dziś. Teraz trochę Cię zaskoczę pytaniem, ale czy Bigi kibicuje? No myślę, że tak. Nie wiem w ogóle, czy on wie, że ja dzisiaj jeżdżę, ale to na pewno kibicuje, bo on zawsze taki sympatyczny jest. Sympatyczny wariat. Jak ogólnie dzisiaj oceniasz tor? Tutaj chłopaki mówią i Fusialka, że jest łatwiejszy niż niecały miesiąc temu. Tak, jest troszeczkę łatwiej, bo jednak gdzieś tam można nabrać troszeczkę większej prędkości. W Słomczynie jednak była to takie jeżdżenie między tymi pachołkami było takie uciążliwe trochę, bo nie dało się nabrać tej prędkości, dużo przekładek. No samochody, którymi jeździmy, też nie jesteśmy do nich przyzwyczajeni, tak? Ja osobiście siedzę w tym samochodzie czwarty lub piąty raz, więc no... W moim przypadku jest to dosyć ciężkie, bo ja mam w przypadku każdego samochodu tak, że muszę się wjeździć w dane auto, żeby gdzieś tam lepiej nim pojechać. No i troszeczkę za mało, ale mimo wszystko jest szybszy tor, jest fajniejszy, łatwiejszy troszeczkę, ale fajniejszy przy tym, bardziej ciekawszy. Mhm. Ekipowe uniwersum powiększyło się o jednego członka, można powiedzieć. Jak to wpływa na to, jak właśnie tacy, można powiedzieć, długoletni, bliscy, znajomi w ten sposób, można powiedzieć, właśnie kontynuują swoje życie? A mówisz o tym? O narodzonym dziecku Karola i Weroniki. Tak. Ja tam wiem, że się narodziło, ale generalnie nie śledzę przez ostatni brak czasu. Natomiast oczywiście wielkie gratulacje. No i zobaczymy, co tam dzieciaczek będzie robił. To co, ja Ci życzę na pewno dobrej zabawy na torze i dobrych wyników. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie. Dzięki. Aby tak było.